Siemano dla MMA.pl, a dla Mlewicki ze mną Mati Fitlovers. Siemanko. Siemanko, cześć. Kurczę, jak to się stało, że się tu zjawiłeś? Naprawdę? No, lubię was. I co sądzisz? Fajnie. Dziękuję, miło. Miło bardzo. Jak to się stało, że się tu zjawiłeś? Gram sobie w grę, nie? Tą Fame MMA. Pykam. Jaki masz rekord? Grania wyjściówka. Chyba 300 miałem finalnie najlepiej. No ale nieważne, i tak sobie pykam, mówię, o, wygram wyjściówki. I nagle dzwoni Robert po chwili i mówi, ej, wejdziesz za mnie. I mówię, o, dobra. A tak naprawdę? Naprawdę tak było. Naprawdę? Przysięgam ci, naprawdę tak było. Później no, oczywiście tam zadzwoniłem jeszcze do trenera, który też powiedział, bierz, nieważne jakie warunki. Mówię, okej, no i jestem, no. Ile na dziś ważysz? 78. Czy... już głodny jestem, więc nie wiem. Właśnie zjedli wszystko z cateringu. Bardzo, no. Zjedli wszystko z cateringu. Waga leci w dół. Miałem walkę ostatnią z Katprem 77, ostatnią i jedyną, a wyszedłem chyba 7-5 finalnie. No proszę. Mnie ta waga szybciutko leci w dół, muszę mega się starać, żeby trzymać. Mati, duża dysproporcja kilogramów pomiędzy tobą a twoim przeciwnikiem. Ale szczerze? Szczerze? Myślałem, że jest większy na żywo, tak ogólnie, po tych jego filmikach, jak się oglądało w internecie. Co sądzisz o tej dysproporcji? No jest dysproporcja, ale myślę, że po mojej stronie jest to doświadczenie, nie? Zawsze chciałem to powiedzieć. Druga walka Fame MMA, tak, jestem bardziej doświadczony. Jestem doświadczony, miałem jedną walkę, wiesz. Nie, ale zdecydowanie, no, miałem przede wszystkim bardzo dużo przemyśleń, których... nie byłbym w stanie mieć, gdybym nie miał tej walki wcześniej. No? Czyli wychodzisz poza swoją strefę komfortu, a tak jak mówią, poza strefą komfortu się zaczyna życie. Tak mówią. I potwierdzasz te słowa. Tak. Trzeba zawsze wychodzić poza strefę komfortu, próbować rzeczy, których nikt po tobie nie oczekuje i idź po swoje, nieważne co. Piękna mowa motywacyjna. Powiedz, ty trenowałeś MMA, czy raczej tak z biegu? No właśnie nadrabiałem dużo rzeczy, które gdzieś tam u mnie siedziały, czyli głównie zapas, coś tam. No i tyle w sumie. Czekaj, bo się naprawdę zgubiłem, co? Pytałem się, czy byłeś w treningu MMA, czy odpuszczałeś? Ostatni miesiąc nie. Wcześniej trochę trenowałem, no chodziłem na... No i jakie założenia teraz macie z trenerem, jak się skonsultowaliście i założyliście, że bierzecie tą walkę? Miałem dzisiaj dopiero pierwszy trening z trenerem, od kiedy wiem, że jest walka. Czułeś się trochę zardzewiały? Nie, ja tak się nie czuję zardzewiały, bo ja tak aktywny jestem na co dzień, nie? Tak dość szybko chodzę, gdzieś tam się zawsze wywalę, muszę wstać szybko i tak. Taki. Powiedz... już sam zapomniałem pytania w ogóle z tego wszystkiego. Naprawdę, nie pamiętam, o co miałem cię zapytać. Kurde, nie przypomnę sobie. No to dobra, zapytam o ocenę twoją tej gali w porównaniu do gali, kiedy walczyłeś w Gdańsku. Którą kartę walk bardziej, jakby w której czujesz się swobodnie? Ta jest mocna. No, od początku do końca są grube nazwiska i wydaje mi się, że to będzie najlepsza gala. Tak uważasz? Bo pamiętam, wtedy było to wielkie wydarzenie, mural na Stańculu w tej klatce rzymskiej i naprawdę na to wszyscy tak ostrzyli zęby, a tutaj co prawda jest duże zasięgi są, ale jakieś takie iskierki chyba nie widzę. Nie? Mi się wydaje, że właśnie... Powinieneś zrobić. No właśnie w mojej walce na pewno będzie większa niż była. A powiem ci właśnie, że czytałem dużo, że właśnie walka Roberta z AJ-em, wypadnięcie walki Roberta ze starcia z AJ-em, dużo fanów odebrało jako duże rozczarowanie, bo wiele ludzi na to czekało, bo to jest właśnie zawodnik, który no ma niesamowite osiągnięcia, nawet ponadludzkie, szczerze powiedziawszy, w triatlonie i chcieli go ludzie zobaczyć, jak wygląda w klatce, jak wygląda psychika takiego człowieka, jak mierzy się z 20 czy tam 18 kg cięższym człowiekiem, a tu bach, wchodzi Mati. I disappointment. Wszyscy rozczarowani. Ale mam nadzieję, że doniosę tego, co Robert przygotowywał. Oczywiście to jest taka moja bratnia dusza, robiliśmy treningi i mówi, że ty też masz coś z tego, nie? Więc spoko. Mam nadzieję, że ludzie będą zadowoleni. Tym motywatorem? Oczywiście też jest mi w chuj przykro, nie? Bo sam chciałem tą walkę zobaczyć i... no szkoda. Mocnym motywatorem prywatnie jest Robert Karaś? Tak. Tak.
No. To mam nadzieję, że ta motywacja pomoże w walce. Powodzenia. Dziękuję bardzo.